Cześć moi kochani, witam was serdecznie w niedzielę z Brawl Stars. Serdecznie wam dziękuję i jestem mega zaskoczony odbiorem poprzedniego odcinka. Nie spodziewałem się, że w ogóle ktoś go obejrzy, że w ogóle go ktoś pozytywnie skomentuje, bo Brawl Stars to wiadomo, że nie gra dla mnie. Ale odzew był naprawdę super, zwłaszcza na prywatnych wiadomościach. Dziękuję wam za to serdecznie. Więc postanowiłem nagrać drugi odcinek, spróbować się jeszcze wdrażać tego Brawl Stars. Chyba będę musiał napisać do czempiona. Albo czempion, jeżeli to oglądasz, bo wiem, że ostatni odcinek zobaczyłeś, nie wiem czy w całości, ale jeżeli dotrzesz do tego momentu, to chyba będziemy musieli się zgadać na jakiś wspólny odcinek nagrać, bo chyba wiem, że ty nagrywasz Brawl Stars i nie wiem, czy jeszcze ktoś w Polsce nagrywa Brawl Stars, bo nie śledzę tego rynku, więc możecie mi w komentarzach napisać aktualne osoby, które systematycznie nagrywają Brawl Stars. Sobie zerknę. Dobra, spróbuję dzisiaj zagrać troszeczkę inną postacią. Troszeczkę poza odcinkiem też pograłem coś. Dostałem dzisiaj za jednego gema Griffa. Ale powiem szczerze, że nie podoba mi się jego mechanika. A chciałbym dzisiaj zagrać czymś innym. Co mi ostatnio sprawiało tutaj frajdę, granie. Niedużo mam tych zadymiarzy, jak widać. Kurde, ile jeszcze ich odblokowania. Ja ostatnio ich w ogóle nawet nie sprawdzałem, ile jest tutaj. Dobra. Co mi tu ostatnio sprawiało jeszcze frajdę granie? A, ja też mam dużo. Wiem, że lubiłem Shelly grać. Spróbujemy Shelly? Dobra, mam jakieś przebrania dla Shelly? O, coś mam tutaj, bym musiał kupić za punkty. No ale oczywiście ja nie będę marnował. Biorę sobie tą Shelly. Dobra. Aj. Muszę ją wybrać najpierw, dobra. Dobra, jest wybrana. Zobaczmy jak zwykle w sklepie. Ja coś mam tutaj za darmo. W ogóle co mogę kupić? To są zestaw odznak. Są odznaki. Dobra, jest za darmo jakaś ikona gracza. O, chyba za szybko nacisnąłem, dobra. Czyli mam to zrobione. Dobra, idziemy na 1-1 oczywiście. Na starcie solo, bo ja lubię grać solówki, jak dobrze wiecie. No i mówię, będę musiał chyba sobie następny odcinek z czempionem pogadać i jakąś ekipę zmontować. Dobra. Zobaczymy, jak mi się nią zagra. W ogóle fajny jakiś taki motyw cyrkowy. Będę musiał sobie te grafiki pościągać. Z Funkitu, z Supercella. Dobra, Shellka. Zobaczymy. Zobaczymy, muszę sobie przypomnieć. Ładuj szybciej, ładuj szybciej. Już trochę lepiej bijesz. A lecimy dalej. Co ja tutaj w ogóle, co ona ma za tą super umiejętność? Uważać. Skończ tutaj kampią na mnie. A, to jest jakieś ucieczka. Ja nie, ja się nie bawię w żadne. Ja się nie bawię w żadne teamowanie. Trzech, czyli tylko na tych muszę uważać. Kurczę. Niedoładowany. Teraz. Aj, przegrałem. Dobra. Ale drugie miejsce chyba nie jest źle. Muszę się ogarnąć troszeczkę. Postaram się tak, może nie wiem, co odcinek przynajmniej jedną postać ogrywać. Spróbować do tego wrócić. Dobra, i lecimy. Lecimy zaraz szybko po tą. W ogóle tutaj widzę umiejętności są. Ja nie mam tych umiejętności jeszcze chyba na niej włożone. Na następną walkę chyba spróbujemy. Dobra, oj kurde. Na następną walkę chyba spróbujemy.
Kurde, rozładowany jestem. A nie, zaraz zniknę. Kurde, ale tutaj głupio mi się po tablecie tym paluchem jeździ. Dobra, i tak... Dobra, tutaj się nie udało. Trzeba sobie... Tam chyba są jakieś umiejętności, dobrze? Czekajcie, wyjdę z tego. Coś tutaj mogę... Rzadki. Dobra, ale wejdźmy w wszelkę. Dobra, co się ja tutaj mogę dodać? Nic. Dobra, coś wykupię. Poczekajcie. Prędkość. Bardzo rzadkie wyposażenie. Zwiększa prędkość podczas ruchu w krzakach. Odkryj przeciwników na 2 sekundy po zadaniu. No dobra, czekajcie. Regeneruje punkty życia o 50% skuteczniej. Dobra, to mi się przyda. Zobaczymy. Plaster. A to jest pociski super ataku, czyli spowalniają wrogów. Ale ja nie chcę. A tutaj dopiero musiał na kolejnych poziomach będę mógł odblokowywać. Dobra, ale przynajmniej tutaj regeneracja o 50% szybciej. Zobaczymy teraz, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki, bo muszę teraz wygrać. Albo właśnie, napiszcie, jaką kolejną postacią w kolejnym odcinku pograć. O, tam u góry to będzie pewnie walka. Tak, u góry będzie walka. Kurde bele, nie udało się. Dobra. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa i koniec. Chyba poszukam sobie trenera w Brawl Stars. Uwaga. W ogóle zaraz po tej walce sprawdzę, kto jeszcze z tych z moich znajomych, których mam znajomych, gra tutaj w Brawl Stars. O ty. W tym tablecie mi się niewygodnie jeździ, bo sobie nowe szkiełko ochronne założyłem, bo w Polsce mi tablet pękł. Tak samo czynnie, leżał sobie na fotelu u rodziców moich i pękł sobie. Na fotelu, gdzie nikogo nie było, chciałbym powiedzieć. Kurde. Ha, ja pierdykam. Dobra, nieważne, nieważne. Szelka, kiedyś mi się grało dobrze szelką, ale poprzedni odcinek mi fajnie grało się tym... Nie pamiętam nazwy. No mówię, musicie mi wybaczyć. Nie pamiętam tych nazw. Kto tu z moich znajomych jest? Pazdan w to gra? Ubix, Michu. Ty, Pazdan. Pazdan w to jeszcze grasz. Dobra. Nieźle. Co tu jeszcze? Dark. No chyba do Pazdana będę musiał napisać. Pazdan jest na Discordzie u mnie, więc zobaczymy. Dobra, to by było na tyle w tą niedzielę z Brawl Stars. Postaram się między odcinkami troszeczkę doszkolić tym razem. Wczoraj w Clash Royale udało mi się zaliczyć ogromny sukces prywatnie i teraz postaram się Brawl Stars. A po powrocie z Helsinek, jak wrócę w Helsinkach pod koniec listopada, początek grudnia, wrócimy do Clash of Clans. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A na razie trzymajcie się cieplutko, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, bo naprawdę wasz odzew pod ostatnim odcinkiem był mega sympatyczny i czekam na kolejne zabawy. Tym razem może już w grupach jakichś. Dobra, trzymajcie się, cześć.